piątek 19 listopada o godzinie 19 w kawiarni Dom Kawy i Wina w Krynickiej Małopolance na bulwarach Dietla odbyło się spotkanie z poezją i piosenką. Organizatorką Krynickiego Wieczoru Poezji była autorka wielu wierszy Aleksandra Maliniak, Alma. Wieczór rozpoczął się od multimedialnego montażu słowno-muzycznego z Chicago, w którym poezję emigracyjnego poety Janusza Klisia z tomiku Kwiaty w moim oknie po mistrzowsku czytali Mira Zaniewska. Miękkimi poduchami chmur oczy przecieram ze snu. Łagodzę ból rumiankowym słońcem na wietrze. Tęsknoty wspinają się na grzbiety gór. Jak serce w zachwycie drga powietrze. I znany aktor rodem z Krynicy, a mieszkający obecnie w USA, Maciej Góraj. Noszę w sobie dom stary, w którym wspomnienia kładą rękę na moim ramieniu ciepłą i jasną, delikatną. W jednym dotyku płoną wszystkie neony zachwyceń i płonie jak słońce moje życie. Noszę w sobie dom. Opracowanie muzyczne i śpiew dopełniła Mira Szabla. Trzeba powiedzieć, iż poezja Klisia jest przepełniona wspomnieniem ciepła rodzinnego domu, piękna ojczystego pejzażu, zapachu łąk i muśnięcia przyjaznego wiatru, choć jak sam pisze, dotykającego jak życie. Druga część wieczoru to poezja Almy i uzdolnionych młodych poetów. Promując twórczość Pawła Kękusia i Marty Dąbkowskiej, organizatorka wspomniała, iż mimo swojej niepełnosprawności, młodzi przedstawiają świat z ich perspektywy. Ich utwory są optymistyczne, przepełnione głębią uczuć, miłości, pragnień i nadziei. Gdybym była pełnosprawna i miała zdrowe nogi, może szłabym szybciej przed siebie, ale pewnie nigdy nie dowiedziałabym się, jak wielką radość daje pierwszy samodzielny krok. Czytane utwory poetyckie przeplatane były śpiewem Marty Adamczyk. Znak rzeki wspomnień obrazu nosi się. Dom twój daleki, zgubiony dawno gdzieś. I Michała Trolla z Krakowa. Strach obudził mnie, nie widziała dłoń ochroni mnie od złego w czarny dzień. Niewidzialna dłoń ochroni mnie. Oraz Piotra Frydy. Gdybyś ty była zielonym gorem, słuchałbym szumu twego w zachwycie. Gdybyś ty była pustką bezludną, dla ciebie świata zrzekłbym się śmiele. Gdybyś ty była śmiercią odsudna, ja szedłbym do ciebie jak na wesele. Na skrzypcach grała Barbara Adamczyk. Licznie zgromadzona publiczność, urokliwy klimat miejsca, wypełniony pięknym słowem, czytanym, śpiewanym, sprawiło, iż krynicki jesienny wieczór poezji był bardzo udany. Dodajmy, że tego samego dnia o tej samej porze w Chicago w auli Jana Pawła II w jezuickim ośrodku milenijnym odbył się podobny wieczór poezji zatytułowany Słońce w listopadzie, na którym prezentowana była poezja Janusza Klisia.